Bogusław B. i Krystyna G. żyli w konkubinacie i mieszkali w Niemczech. W dniu 21 stycznia 2014 roku kobieta zadzwoniła do swojej 30-letniej córki, informując, że jej konkubent jest pijany, wszczyna awantury, ma dochodzić do rękoczynu. W związku z tym jej córka poradziła, by przyjechała autobusem do niej, do Dzierżoniowa. Gdy matka nie pojawiała się, zaniepokojona młoda kobieta zaczęła do niej wydzwaniać, ta jednak nie odbierała telefonu. Postanowiła więc ze swoim chłopakiem taksówką udać się do Niemczech. Przyjechali tam w godzinach wieczornych. Próbowali dostać się do domu, nikt im nie otwierał. W końcu wyszedł do nich z wiatrówką konkubent jej matki. Zaczął grozić tej młodej kobiecie. Gdy ta wypytywała o matkę, ten strzelił w jej kierunku z wiatrówki, a następnie uderzył ją kolbą w głowę. Gdy kobieta upadła, chwycił za będącą w jego atelier tak zwanym siekierę i uderzył ją kilkakrotnie w głowę. Z odsieczą przyszedł chłopak tej dziewczyny, który również został ugodzony tą siekierą. Zdołali jednak oboje jakoś zbiec stamtąd, powiadomić policję. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa, to jest o czym z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Przesłuchany na treść zarzutów, mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Powiedział, że został przez kogoś napadnięty, nie bardzo nawet wie przez kogo, że zostało mu zdemolowane te jego atelier, a także, że nie zadawał nikomu żadnych ciosów. Wobec tego mężczyzny jednak został zastosowany przez sąd rejonowy na wniosek tutejszej prokuratury środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Powołani w tej sprawie biegli psychiatrzy nie mogli jednak wydać jednoznacznej opinii co do jego poczytalności po wstępnym badaniu. W związku z tym zwrócili się do prokuratury z wnioskiem o obserwację psychiatryczną tego mężczyzny. I taki też wniosek zostanie skierowany do sądu. Dopiero po tej kilkumiesięcznej prawdopodobnie obserwacji będzie można ustalić jego stan poczytalności i podejmować ostateczną decyzję merytoryczną w sprawie. Gdyby jednak okazało się, że był on w pełni poczytalny, mężczyźnie temu grozi za ten czyn wobec obojga co najmniej 8 lat pozbawienia wolności.